fajne. To w imieniu może tak jak w imieniu wszystkich kół chciałabym przywitać przybyłych na naszego meeta. Mam na imię Sandra, jestem przewodniczącą SKN Chirurgii Weterynaryjnej Lancet. Postaram się przedstawić Wam parę informacji w przystępnej formie. Jakby ktoś nie wiedział, ale zapewne już część wie, przynajmniej większość, SKN-y są elementem dodatkowej działalności studenckiej, w którą jako, miejmy nadzieję, przyszli studenci możecie się zaangażować. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie proszę w trakcie prezentacji mojego koła na czacie. Odpowiemy na nie po prezentacji, bo w czasie prezentacji nie widzę po prostu okna czatu. Po mojej prezentacji przekażę głos kilku osobom z zarządu i jednemu z naszych tegorocznych absolwentów. No to w takim razie zaczynamy. Okej, to może takie podstawy. Kiedy powstało nasze koło naukowe? Powstaliśmy na przełomie 2018-2019, ale oficjalnie działamy od tego roku, czyli 2019-20, tego roku akademickiego. Jesteśmy najmłodszym kołem na wydziale. Czym jest Lancet albo Lancet? Nasza nazwa wzięła się z tego, że jest takie jedno z najsłynniejszych pism medycznych na świecie, nazywa się The Lancet. Jest to także jedno z najstarszych medycznych czasopism. A jeśli chodzi o lancet pisany z małej litery, to jest to mały nożyk chirurgiczny, który ma obustronne ostrze. Mimo że nazwa wskazuje na to, że działamy głównie w dziedzinie chirurgii weterynaryjnej, że anestezjologią weterynaryjną, diagnostyką obrazową, czyli radiologia, tutaj mówimy o elementach związanych z tomografią komputerową, czy RTG. Kaczamy o elementy medycyny regeneracyjnej, typu komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe i to też będziecie mogli zobaczyć po wydarzeniach, które organizowaliśmy. To jest nasza wielka rodzina, czyli nasz zarząd. Na górze macie mnie, czyli ja jestem Sandra. Poniżej jest Paulina i Radek, a na dole Max i Tomek. Opowiem Wam trochę o wydarzeniach, które zdążyliśmy zorganizować. Ze względu na to, że jakby działamy od niedawna, no to tych wydarzeń nie ma wiele, ale myślę, że jakby odnieśliśmy sukces na tyle, że dużo osób było zainteresowanych tym, co robimy. Naszym pierwszym wykładem była weterynaryjna medycyna regeneracyjna, PRP i komórki macierzyste. Możecie zobaczyć plakat po lewej stronie, w lewym górnym rogu. Poprowadził go nasz opiekun koła, czyli dr Przemysław Przątka. Następnym eventem organizowanym przez nasze koło był wykład o czystości chirurgicznej, który poprowadził dr Liszka. To było jakby jeszcze w zeszłym roku. I w międzyczasie organizowaliśmy wraz z kołem Mefitis warsztaty z chirurgii gadów, ale nie mamy plakatu związanego z tym wydarzeniem. W tym roku zaczęliśmy od osteotomii korekcyjnych kończyny piersiowej. Wykład poprowadził dr Bierzyński. Ostatnim wykładem były operacje mediastinalne w obrębie klatki piersiowej. Wykład poprowadził profesor Kiełbowicz, który jest także kierownikiem katedry chirurgii, czyli jakby jednostki, która sprawuje nad nami opiekę, może tak to ujmę. Między wykładami prowadziliśmy jeszcze warsztaty z szycia chirurgicznego, gdzie uczyliśmy podstaw szycia. I to są te czwartki z igłą i nitką, gdzie plakat możecie zobaczyć na samym dole. I od razu powiem tak, że jeśli chodzi o wykłady, to może w nich wziąć udział każdy student, ale jeśli chodzi o warsztaty, to zapraszamy studentów powyżej trzeciego roku, ze względu na to, że na tym trzecim roku prowadzący dają Wam podstawy do uczestnictwa w naszych warsztatach, czyli uczą Was szycia, macie wiedzę teoretyczną, czyli możecie już coś działać w kierunku chirurgii, czy anestezjologii, radiologii, bądź medycyny regeneracyjnej. Gdzie możecie nas znaleźć? I jak można się z nami skontaktować? Mamy zarówno profil na Facebooku, jak i na Instagramie. Tutaj macie naszego Instagrama. I tutaj macie naszego Facebooka. Jak dołączyć do naszego koła? Zapisy będziemy prowadzić na początku następnego roku akademickiego. Miejmy nadzieję, że już wszyscy zdążymy wrócić do tego czasu na uczelnię. Ale też będziemy prowadzić na pewno zapisy online na naszej grupie na Facebooku, która jest podpięta pod stronę.
pod SKN Chirurgii Weterynaryjnej Lancet. Możecie to znaleźć tam, gdzie jest zakładka grupy przed Promuj. I wszystkie aktualności dotyczące naszych wydarzeń czy zapisów, czy też jakiekolwiek ciekawostki związane z chirurgią, które udostępniamy jako koło, są dostępne na naszej stronie bądź właśnie na tej grupie. To jest grupa SKN Chirurgii Weterynaryjnej Lancet, członkowie. Jeśli macie jakieś pytania się pojawiły, to już w takim razie włączam czat, bo to już, jeśli chodzi o prezentację, to na tyle. I nie ma pytań. W takim razie coś się pojawi? Przekazuję głos mojemu wiceprzewodniczącemu, czyli Radosławowi. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Jak już Sandra wspomniała, jestem Radek, jestem studentem czwartego roku. Jestem wiceprzewodniczącym naszego SKN Chirurgii Weterynaryjnej Lancet i postaram się może Wam troszeczkę tak przybliżyć mniej więcej, jak do takiego koła się dostać, jak się takie koło zakłada, ponieważ każdy, no, można powiedzieć, ma swoją indywidualną drogę do czegoś takiego, dyktowaną, myślę, głównie swoimi zainteresowaniami. Tak jak też Sandra wspomniała wcześniej, wszystkie SKN-y działają, powiedzmy, z własnej inicjatywy studentów i mają na celu rozwijanie jakichś tam swoich zainteresowań poza programem nauczania. Moja droga była taka, że na trzecim roku studiów jest, powiedzmy, taki blok, powiedzmy, wstępujący do przedmiotów klinicznych dotyczący chirurgii i radiologii. Na zajęciach tam zdobywa się taką podstawową wiedzę, natomiast oprócz tego, że nasza uczelnia zajmuje się, jest ośrodkiem takim dydaktycznym, jest także placówką, która leczy zwierzęta, tak jak można powiedzieć, każdy inny zakład czy lecznica weterynaryjna, z kompleksową opieką. Po odbyciu się zajęć takich, tych, które mamy w planie obowiązkowym, jesteśmy bardzo często zachęcani przez prowadzących do tego, żeby uczestniczyć właśnie poza obowiązkowymi godzinami w badaniach, w operacjach, w różnych eventach z tym związanych. Możemy, powiedzmy, sobie zdobywać wiedzę taką już stricte kliniczną, mieć kontakt z właścicielem, z pacjentem, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I w każdej wolnej chwili, na dobrą sprawę, czy to okienko między zajęciami, czy to godziny pozalekcyjne, poza zajęciami, można się na tej klinice pojawiać, podpatrywać pracę specjalistów, no i się od nich przede wszystkim uczyć. Nasze koło, tak jak Sandra wspomniała, jest kołem najmłodszym i powstało troszeczkę tak właśnie z zebrania takich osób, które dość mocno interesowały się tematem chirurgii i radiologii. Spotkaliśmy się wszyscy na klinice właśnie ostatniej, czwartej naszej i któregoś dnia stwierdziliśmy, że fajnie byłoby taką organizację założyć celem rozwoju organizowania jakiejś konferencji, wyjazdów, warsztatów praktycznych, no jakoś w szerokim sensie pogłębiania tej wiedzy. Organizujemy cyklicznie, organizowaliśmy jeszcze przed kwarantanną cyklicznie warsztaty praktyczne z szycia, na których pod okiem specjalistów mogliśmy uczyć się tą technikę prawidłowego szycia, które jest na dobrą sprawę codzienną potrzebą w każdej lecznicy, w każdym gabinecie, który zajmuje się czy dużą, czy małą chirurgią. Także uczymy się od podstaw przez coraz szersze zagadnienia. Przekazuję teraz głos Paulinie. Też witam wszystkich. Ja jestem Paulina i jestem studentką piątego roku, więc już można powiedzieć tak trochę na końcówce, na wylocie. I tak jak już koledzy wcześniej wspomnieli, też interesuję się właśnie chirurgią, dlatego to koło założyliśmy, to koło wspólnie staramy się prowadzić. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że mimo to, że my tak tutaj kręcimy się dzisiaj troszkę na temat psów, kotów, to wiadomo, że chirurgia to też inne gatunki zwierząt. Jak ktoś się interesuje końmi, a chciałby też iść w chirurgię, no to jasne, też zapraszamy do nas. Tak samo jak Sandra wcześniej wspomniała, zwierzęta egzotyczne też prowadziliśmy właśnie warsztaty wraz z naszym zaprzyjaźnionym kołem Memphitisem. I staramy się te wydarzenia tak organizować, żeby każdy coś dla siebie w nich znalazł, że jest coś z chirurgii właśnie miękkiej, jest coś też
z ortopedii. Tak jak wiecie, właśnie jesteśmy młodym kołem, więc no nie mamy na swoim koncie jeszcze tyle tych wydarzeń. Też nam, tak zresztą jak wszystkim, ta wspaniała sytuacja pokrzyżowała plany, ale mamy w planach bardzo dużo właśnie wydarzeń. I jeśli chodzi o laparotomię, dalej będziemy na przykład kontynuować te czwartki z igłą i nitką. Tam też na przykład uczymy się, jak wykonać poprawnie pętlę kastracyjną. Staramy się też na naszej stronie internetowej co jakiś czas wstawiać jakieś informacje, na przykład właśnie jak wykonać tą pętlę kastracyjną, ale też takie notki na przykład studentom w domu, żeby ktoś sobie o czymś poczytał, coś może go zainteresuje. Na przykład ostatnio była informacja na temat przewodu Botala. I staramy się tak, bierzemy pod uwagę po prostu od wszystkich jakieś pomysły. Chcemy, żebyście też się zachęcać was do też tej pracy w tym kole i jesteśmy otwarci oczywiście na nowe pomysły, jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nie przejmujcie się, jeśli interesujecie się tym, ale nie macie żadnej wiedzy. To też zapraszamy, też się nauczymy, my też zaczynaliśmy, to nie jest tak, że każdy jest alfą i omegą i wszystkie rozumy pozjadał, więc myślę, że nasze koło jest dla każdego. I właśnie chyba wyskoczyło tutaj pytanie, zaraz zobaczę, czy będziecie organizować warsztaty z czystości chirurgicznej? Wasze posty są bardzo interesujące. Dziękujemy i tak, planowaliśmy właśnie zrobić te warsztaty z czystości chirurgicznej. One miały być nawet w tym semestrze, tylko no niestety wyszło jak wyszło i jest to oczywiście jeszcze do zrobienia, tak? Ale no niestety to już będzie od przyszłego semestru, także pewnie. No to ja jeszcze może się wtrącę, to już nawet z doktorem była dogadana prawie data, tylko że właśnie ze względu na koronawirusa musieliśmy zrezygnować. Póki co. Ale mamy nadzieję, że się odbędą w przyszłości i dziękujemy za komplement. Tak, także monitorujcie naszego właśnie Instagrama, naszego Facebooka, tam zamieszczamy najnowsze informacje, zresztą wszystkie informacje. Także jak się pojawi jakaś informacja, że znowu będą mogły być organizowane warsztaty czy jakieś eventy, to na pewno was nie ominie. No i myślę, że teraz przekażę pałeczkę naszemu absolwentowi, zresztą pierwszemu absolwentowi naszego koła, Mateuszowi. Mateusz ma chyba problemy techniczne, ale zaraz do nas dołączy. O, witam wszystkich. Już się wszystko udało zrobić. Nazywam się Mateusz, jestem tegorocznym absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, jak i również jedną z osób, które założyły koło chirurgii, studenckie koło chirurgii weterynaryjnej Lancet. Tak jak wspomniał kolega Radosław, wiele osób w swoim wolnym czasie próbowało nabierać dodatkowej wiedzy, doświadczenia pod okiem lokalnych specjalistów, zarówno w kwestii chirurgii miękkiej, twardej, diagnostyki obrazowej. I dobra chęć, dobra wola spowodowała powstanie takiego koła naukowego. Jest to bardzo dobry pomysł moim zdaniem, ponieważ klinika i katedra chirurgii właściwie jako jedna, jako jedyna z tych dużych klinik uczelnianych nie posiadała do tej pory takiego koła, a w moim subiektywnym odczuciu chirurgia jest jedną z najważniejszych dziedzin weterynarii. A więc dzięki organizowaniu wykładów, które prowadzą bardzo dobrzy specjaliści, zarówno na razie, jak do tej pory z naszego wydziału, w przyszłości, z tego co mi koleżanki mówiły, są też plany zapraszania gości spoza uczelni, więc można od nich czerpać sporo wiedzy i przenosić to również na swoją późniejszą praktykę. Bardzo dobrym rozwiązaniem
i bardzo dobrym pomysłem jest również organizacja cyklicznych spotkań, na których można doskonalić swoją umiejętność posługiwania się narzędziami chirurgicznymi, a mianowicie szyciem, ćwiczenia, czynności wykonywanych podczas zabiegów, takich jak kastracja, sterylizacja. I jest to wręcz niezbędne, ponieważ szycia chirurgicznego w ramach stricte podstawy programowej jest bardzo mało. Może są to 2-3 spotkania, a naprawdę w takim czasie nie da się tego dobrze opanować, więc myślę, że trzeba wykorzystywać każdy czas na szkolenie się. Prowadzą to zarówno lekarze, jak i doktoranci z naszej kliniki. I tylko to wyjdzie na dobre. Widzę to zresztą po sobie, po swoich kolegach i koleżankach z roku, że te osoby, które wolny czas spędzały na wszelakich ambulatoriach, asystowały w wolnym czasie przy zabiegach chirurgicznych, czy pomagały w pracy diagnostów obrazowych, no mają po prostu łatwiej na początku swojej zawodowej kariery. Mają ogólne pojęcie o pracy z małymi zwierzętami, nie boją się wykonywać prostych zabiegów. Jest to spore ułatwienie. Więc zapraszam, śledźcie uważnie wszystkie ogłoszenia pojawiające się na naszych mediach społecznościowych. Koło zostało w dobrych rękach, mimo że kilku absolwentów w tym roku niestety z niego wyfrunęło. Koledzy i koleżanki mają wiele ciekawych pomysłów i naprawdę dołączyć do tego koła, do jego części teoretycznej, jak i praktycznej, bo w dłuższej perspektywie każdemu wyjdzie to tylko na dobre. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. To ja w imieniu całego koła, tudzież tutaj naszych reprezentantów, chciałabym Wam bardzo podziękować za uwagę. Pojawiło się co prawda jedno pytanie na czacie, ale jakbyście mieli więcej pytań, które przyjdą Wam później do głowy, to otwarci na to, żebyście wysłali nam wiadomości na Facebooku czy na Instagramie, więc do tego zachęcamy. Już będziecie studentami naszej uczelni, naszego wydziału, to zapraszamy Was także w poczet członków naszego koła. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrze, czy widać naszą prezentację? Ja widzę, więc myślę, że reszta też widzi. Dobrze, super. To zaczynaj, Zuza. Okej, no to cześć, ja jestem Zuza, właśnie tutaj też się odzywa Kaja, której za chwilę oddam głos. Jesteśmy członkiniami zarządu SKN Chiron. No i jest to najstarsze koło na naszej uczelni. No i opowiem Wam teraz nieco o jego działalności. Tematyka zajęć prowadzonych przez nasze koło dotyczy przeróżnych zwierząt, zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Są to głównie psy, koty, konie, bydło, świnie, drób, a nawet zdarzyły się ryby. Przede wszystkim koło organizuje wykłady o przeróżnej tematyce. Prowadzone są one przez specjalistów zarówno z uczelni, jak i spoza uczelni. Jest to taka dodatkowa aktywność, w której możecie wziąć udział, żeby dowiedzieć się czegoś nowego na interesujące Was tematy. No teraz w dobie pandemii organizujemy też webinary zamiast wykładów na żywo, w których można wziąć udział. Organizujemy także takie warsztaty o nazwie Mój Pierwszy Pacjent. Było ich już bardzo dużo o
różnych gatunkach zwierząt. Polegają one na tym, że wczuwacie się w rolę praktykującego już lekarza weterynarii i wraz z prowadzącym robicie wywiad, sugerujecie, jakie badania byście zrobili. Dostajecie wyniki badań i analizując je, stawiacie diagnozę. Czasem możecie też, tak jak tutaj widać na zdjęciu po prawej, przeprowadzić sami część tych badań. Tutaj akurat badania były prowadzone na rybach. Nasze koło organizuje również różnego rodzaju warsztaty. Ja uczestniczyłam w 3 dotyczących koni, które widoczne są tutaj na zdjęciach, z badania klinicznego konia, badania obrazowego oka konia, gdzie mogliśmy też przeprowadzić USG oka, badania kupno-sprzedaż. No, to, co dają takie warsztaty, to właśnie praktyczną wiedzę, szczególnie na pierwszym roku, gdzie tak naprawdę no, zwierzętami to pracujecie na prosektorium. No, natomiast no, mi to na przykład na pierwszym roku dało też dużo motywacji, żeby potem móc usiąść i uczyć się też teorii, więc polecam. Teraz ja opowiem troszkę odnośnie takich bardziej wakacyjnych już aktywności, ponieważ jako koło naukowe organizujemy obozy letnie naukowe, które są finansowane przez uczelnię, także zarówno dojazd, nocleg, jak i wyżywienie z reguły jest już opłacone. A my tylko tam jedziemy, no i uczestniczymy w życiu tego miejsca, do którego jedziemy. Na przykład w zeszłym roku w wakacje byliśmy w Lubachowie, w hodowli osłów. No i tam właściwie od rana do wieczora zajmowaliśmy się tymi osłami. Uczyliśmy się badania klinicznego, badania ortopedycznego, badania USG, RTG, co widać na przykład tutaj na środkowym obrazie u góry. Tego nowych umiejętności praktycznych nabyliśmy. Pobieraliśmy też próbki do badań, próbki krwi, próbki moczu, które później właśnie, jak już otrzymaliśmy wyniki z laboratorium, analizowaliśmy. No i wyciągaliśmy pewne wnioski. W 2017 roku byliśmy też na obozie, tym razem w Książu, w stadninie ogierów. No i również się uczyliśmy wielu takich przydatnych, ciekawych rzeczy, na przykład pobieranie krwi od koni, badanie też kliniczne, ocena BCS, czyli takiej bardziej budowy koni. No oczywiście po godzinach pracy był też czas na to, żeby się zintegrować razem, żeby coś pozwiedzać, okolice, także bardzo polecam udziały w takich obozach, bo no naprawdę bardzo dużo rzeczy można i zobaczyć, i przeżyć. I co my robimy z tymi badaniami, które zbieramy? Bo oczywiście oprócz obozów naukowych prowadzimy również w trakcie roku akademickiego różne badania i jak już przeanalizujemy nasze wyniki, możemy je na przykład opublikować w różnych czasopismach, czy to o skali krajowej, czy to o skali międzynarodowej. No i jak już uda się opublikować taki artykuł, to ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli ktoś się na przykład stara o stypendium naukowe, czy jakby ktoś później myślał o karierze na uczelni, o doktoracie. Wyniki badań możemy również prezentować na konferencjach naukowych. Organizujemy konferencje i na tych konferencjach różni specjaliści przedstawiają różne zagadnienia. Specjaliści zarówno pochodzący z Polski, jak i z zagranicy, ale organizujemy również sejmik. Sejmik jest to taka studencka konferencja, na której to my, studenci, przedstawiamy właśnie swoje badania. No i na końcu jest taki konkurs dla najlepszych prac, można wygrać różne ciekawe, wartościowe nagrody. No i organizowaliśmy też w zeszłym roku mistrzostwa, pierwsze na naszej uczelni mistrzostwa szycia. No w tym roku z wiadomych przyczyn się nie odbyły, no ale liczymy na to, że może w następnym roku znowu by się je udało zorganizować. Tutaj też można się sprawdzić, też wygrać bardzo ciekawe nagrody.
No i Chiron to przede wszystkim też ludzie, którzy tworzą to koło. Wiadomo, że nie tylko samą nauką człowiek żyje, też spotykamy się na różnego rodzaju wyjazdach czy ogniskach, no i można poznać naprawdę dużo super, super osób, też ze starszych roczników. Czy są jakieś pytania? Tutaj jeszcze jest adres do naszej strony na Facebooku i na Instagramie. No, nie widać pytań. Jakbyście mieli pytania, to właśnie polecamy wejść na stronę facebookową, możecie do nas pisać. No i zapraszamy Was, przyszłych studentów naszego wydziału, do działania w naszym kole naukowym. Dziękujemy. W takim razie witam Was wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Natalia Kwaśna i jestem przewodniczącą SKN Mefitis, Medycyny Zwierząt Egzotycznych. Skoro tutaj członków zarządu tego koła, którym udzielam pozwolenia na przerywanie mi, jeśli mają coś do dodania, ponieważ zakładam, że ja wszystkiego Wam opowiedzieć, ale może mi się uda, spróbuję. A w każdym razie przejdziemy do prezentacji. Jeśli by ktoś mógłby mi powiedzieć, czy wszystko widać, to byłabym niesamowicie wdzięczna. Widać, spoko. Widać, Natalia, widać. O. Super, dziękuję bardzo, Basiu. A więc jesteśmy kołem, które działa już od paru ładnych lat. Naszym opiekunem dr Tomasz Piasecki, specjalista medycyny zwierząt egzotycznych, autor wielu prac naukowych i publikacji, zawsze nam służy pomocą, radą, przy okazji opiekunem wielu naszych prac naukowych i organizuje dla nas wykłady. Nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ jest to bardzo zajęty człowiek, jednak się niesamowitą również cierpliwością dla nas. Potrafimy mu naprawdę zawracać głowę wiele razy w tygodniu, a jednak do współpracy z nami. A więc przechodząc dalej, czym się zajmujemy? Staramy się działać na wielu płaszczyznach, poza zarządek możemy pochwalić się opieką nad wiwarium uczelnianym. Posiadamy w nim wiele gatunków zwierząt, w tym gryzoni, takich jak szynszyle, świnki morskie, ogony afrykańskie. Mamy również gady, pytony królewskie, boa dusiciele, boa wenezuelskiego, agamy. No i kilka gatunków, jak nimfa, kanarki, astryldy. Zajmowaliśmy się właściwie tymi zwierzętami codziennie. Karmiliśmy je, zajmowaliśmy się taką jak obcinanie pazurków. Jeśli widzieliśmy, że coś się dzieje ze zwierzątkiem, to zgłaszaliśmy się do gabinetu pani doktor Lucyny Ilnickiej, która jest tuż obok wiwarium. Teraz w tym roku również uczelnia wyremontowała część katedry i właściwie wybudowała nowy gabinet, który będziecie mieć okazję zobaczyć w przyszłym semestrze. I też dzięki temu mieliśmy możliwość uczyć się opieki również takiej medycznej tych zwierząt. Czy asystowaliśmy przy jakichś kroplówkach u węży, czy przy jakichś innych dla takich super małych zwierzątek jak myszoskoczki. No i po kwarantannie na pewno będziemy chcieli reagować na wiwarium. Jednak do końca w tym momencie nie jesteśmy pewni, w jakiej to będzie formie. Będziemy informować na bieżąco. Prawdopodobnie to będą na spotkanie na wiwarium, gdzie będziecie mogli zadawać pytania, czy będzie prowadzić to prawdopodobnie dr Piasecki, czy ktoś z zarządu. Będziecie mogli się sporo dowiedzieć o tych zwierzętach. Kolejną aktywnością, którą zajmuje się nasze koło, jest reprezentacja różnego rodzaju wydarzenia. Czy to dzień otwarty, dzień aktywności studenckiej, wyjazdy do różnych liceów, przedszkoli również, podczas szalonej studenckiej nocy naukowej. I na takich stoiskach staramy się również dzielić naszą wiedzą, pokazujemy Wam nasze materiały,
zdjęcia rentgenowskie, czy też przynosimy swoje zwierzęta, dzięki czemu możecie sobie zrobić z nimi zdjęcie, czy łamacie lęki, ponieważ zdarzało się również, że przy mniej przyjemne zwierzątka niż szynszyle, jak chociażby ptaszniki, tak dobrze widzicie tą trupią czaszkę, były jadowite. Węże właśnie mieliśmy, tutaj nasza absolwentka Sofora z naszym wężem, którego nazwaliśmy Snickers. Oj, przepraszam was. Dobra, karetka przyjechała, przepraszam. A kolejną taką aktywnością, którą się paramy, jest organizacja konferencji naukowych. Sztandarowym, powiedzmy, wydarzeniem jest konferencja medycyny zwierząt egzotycznych, egzotyka okiem praktyka, na którą zapraszamy specjalistów z dziedziny medycyny gadów, ptaków, czy właśnie ssaków z całego świata. Zdjęcie właśnie z ubiegłorocznej konferencji. Po prawej mamy zdjęcie profesora Zdenka Knopka, który przyjechał do nas z Czech. Był u nas również profesor Dorenstein, który jest specjalistą od ptaków, doktor Matteo Oliveri. I przedstawiam plakat konferencji, która miałaby się odbyć właśnie w ten weekend, ale z wiadomych przyczyn się nie odbędzie. Jednak mimo wszystko chciałabym wam konferencja na pewno się odbędzie, tylko jeszcze do końca nie jesteśmy pewni kiedy, prawdopodobnie w grudniu gdzieś. Także śledźcie naszego Facebooka, na pewno się pojawi więcej informacji. I prelegenci są właściwie dogadani, tylko trzeba jakoś zgrać termin. Między innymi zaprosiliśmy panią profesor Habi z Austrii, która będzie nam opowiadać o medycynie ptaków. Inną konferencją była konferencja terrorystyczna Sobota, którą zorganizowaliśmy w styczniu i na niej skupiliśmy się akurat na opiece właściwie nad zwierzętami terrorystycznymi. Organizowaliśmy ją z zaprzyjaźnionym kołem z zootechniki, kołem SK Heloderma i jeszcze do współpracy przyłączyła się Fundacja Epikrates, która jest z Lublina i zajmuje się również pomocą dla tych zwierząt egzotycznych. I część przychodów, które udało się uzyskać, przeznaczyliśmy również na tą fundację. Plakacik. A kolejną działalnością są warsztaty, które organizujemy najczęściej w ramach konferencji. Z warsztatów hematologii gadów, na której nauczyliśmy się pobierać krew od różnych rodzajów gadów i robiliśmy rozmazy nimi pod mikroskopem. Przeprowadził je dla nas właśnie wcześniej wspomniany profesor Zdenek Knotek z Brna. Warsztaty z chirurgii gadów. Właśnie to są warsztaty z ubiegłego roku. Zaprosiliśmy wtedy z Włoch pana doktora Matteo Oliveri dla nas oraz dla koła chirurgów Lancet przeprowadzić właśnie te warsztaty. W zeszłym roku też udało nam się zorganizować wyjście z panią doktor Bednarską, która jest specjalistką od medycyny ryb i pokazała nam od kuchni troszeczkę, jak wygląda właśnie opieka zwierzętami morskimi w oceanarium w naszym wrocławskim zoo. I tutaj mamy zdjęcie z karmienia właśnie rekinka. Tak jak widzicie, taką płachtę to robione, żeby dobrze przy karmieniu móc się przyjrzeć temu zwierzęciu, czy nie ma jakichś zmian zewnętrznych i czy nie potrzebuje pomocy. Kolejnym aspektem są sekcje. Nie wiem, czy wiecie, jeśli nie wiecie, to wam powiem. Podczas zwykłego toku na anatomii nie dowiecie się zbyt wiele na temat anatomii zwierząt egzotycznych. Dlatego właśnie celem jakby działania jest poszerzenie tej wiedzy. Najczęściej są te sekcje organizowane dosyć spontanicznie. Dostajemy takie szybkie dosyć info od pana doktora Piaseckiego, że ma jakiegoś... Kiedy się spotykamy i kroimy, pan doktor opowiada właśnie o jakichś specyficznych cechach anatomicznych danych zwierząt i właśnie na przykład Tibina czy walabie, raz był, jeśli dobrze pamiętam, boa z jajami jeszcze w środku, także no, mnóstwo ciekawych mieliśmy już okazję obejrzeć. Sekcje również zdarza się nam przeprowadzać samodzielnie, jeśli mamy jakieś zwierzątko. Zdarza się czasami, że któremuś z nas, no niestety, no, każdy z nas ma jakieś zwierzątko i czasami się zajdzie któremuś i chcemy sprawdzić, co było.
wtedy samodzielnie możemy przeprowadzić tą sekcję. Uczelnia daje nam taką możliwość i możemy się skonsultować z jakimś prowadzącym w tej sprawie. Organizujemy również wykłady. Każde koło naukowe. Zapraszamy czy to prowadzących właśnie z uczelni, lekarzy weterynarii poza uczelni, opiekunów z ZOO. Prowadzimy również studentom ze względu na to, że każdy z nas właściwie w czymś się tam specjalizuje i może o czymś powiedzieć, podzielić się swoją wiedzą. Pierwszą właściwie kwestią są prace naukowe i konferencje. Po to właśnie są koła naukowe zresztą. To jest to najważniejsze, to clue istnienia kół naukowych. I tutaj mamy zdjęcia po lewej, po prawej akurat sekcji posterowych. Po lewej w Warszawie, po prawej z Olsztyna, ale poza tym również staramy się pisać publikacje naukowe do różnych czasopism. Występujemy na sejmikach w postaci takich krótkich prezentacji naszych owoców pracy. I to właściwie widzicie na Facebookach, na Instagramach, tym się chwalimy, że coś tam osiągnęliśmy. W zeszłym roku też musimy się pochwalić naszymi absolwentami, ponieważ wystąpili na takiej największej konferencji zwierząt egzotycznych, która się nazywa ICARE i odbyła się w Londynie. Także no, jesteśmy z nich bardzo dumni i jest nam bardzo, bardzo smutno, ale postaramy się jakoś kontynuować ich dzieło. No i jak to wygląda od kuchni? Od kuchni to jest ciężka praca, ale satysfakcji. Z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że nie ma chyba nic lepszego na uczelni niż właśnie próba jakiejś działalności takiej samodzielnej i pokazanie swoich umiejętności, poszerzenie ich, konsultacja właśnie z prowadzącymi, jakaś interakcja pomiędzy nami, dzięki czemu wymieniamy się doświadczeniami i poszerzamy swoją wiedzę. Tutaj jest taki nasz mały kącik z barwienia preparatów cytologicznych, hematologicznych, różnego. Akurat na tym konkretnym zdjęciu chyba barwiła właśnie te rozmazy z warsztatów z profesorem Knotkiem. A pamiętasz, jakie to było zwierzątko? W sensie konkretnie? Wiesz co, część rozmazy na pewno była od żółwi, ale nie lądowych, tylko od tych wodnych, od trachemysów. Okay. I od któregoś z węży chyba też pobieraliśmy wtedy krew, ale już nie pamiętam od którego. Możliwe, że od któregoś z regiusów. Okay. No to widzicie tutaj właśnie podejście praktyczne do tych warsztatów, o których wcześniej wam opowiadałam. A również działamy na katedrze chirurgii w dziale RTG, no, diagnostyki obrazowej. Tutaj akurat USG z doktorem Borawskim, który w dziedzinie diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych. Prowadzi również fanpage na Facebooku, do którego was zapraszamy. Też wam udostępnię jakiś taki link do tego. Jest Basia, która się przed chwilą odezwała, także no, nasza mała gwiazda. Tak, ja tak trochę mieszkam na diagnostyce obrazowej, więc jak widzicie, mam okazję też czasem pojechać do ZOO, żeby zrobić zdjęcia. Akurat wtedy robiliśmy RTG UHAT, co ona chyba sobie uszkodziła wtedy ZOO. I zespół od nas z chirurgii jechał ją operować, a my jeszcze z doktorem Borawskim sprawdzaliśmy, czy coś jeszcze tam się nie stało. Ale chyba poza tym jednym zębem, który trzeba było usunąć, było wszystko okej. No i właśnie widzicie, taka też praca. Basia i pomaga przy wielu właśnie pracach na dziale diagnostyki obrazowej. Również dzięki temu powstała praca Nowej Basi w Olsztynie. Poza tym każdy z nas ma jakieś swoje zwierzątko egzotyczne. Jest specjalistą w jakiejś swojej małej dziedzinie i dzięki temu nasze spotkania, nawet takie zwykłe rozmowy, potrafią coś wnieść do naszej własnej wiedzy. I właściwie to jest to, dlaczego wstąpiłam do tego koła. To jest najwspanialsze właśnie rozmowa o zwierzętach egzotycznych. My się pasjonujemy. Tutaj akurat macie zdjęcie oposów krótkoogonowych, których sukces hodowlany kolega Witek i już przeprowadzał takie również wykład. Witek ma bardzo dużo zwierząt egzotycznych.
O opłatach mógłbym akurat mówić bardzo dużo, także akurat to może nie dzisiaj, ale jeśli kiedyś jeszcze będzie okazja, to możliwe, że będzie można posłuchać. A jak nie, to zapraszam nawet, żeby się odzywać tak, o, zawsze coś tam mogę opowiedzieć prywatnie. Bo bardzo dobrze mówisz. Oj, dziękuję. Witek też prowadzi fanpage na Instagramie, także my. Nie wiem, czy mogę podać, jak ty się tam nazywasz na Instagramie, Witold? Pochwal się, bo Witold bardzo fajnego tego Instagrama prowadzi. Tak, teraz dodam na czat. Ogólnie zarówno my, jak i właśnie Witek, czy właśnie doktor, mamy na swoich fanpage'ach informacje na temat zwierząt egzotycznych, czy to o hodowli, czy to właśnie o medycynie, także możecie spotkać wiele ciekawych zupełnie wyrwanych tak, o, gdzie znaleźliśmy w internecie jakiś ciekawy artykuł i możecie o tym sobie przeczytać. I uwagę. Widzimy się oczywiście na uczelni. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. I jeszcze wkleję linki na nasz i na Facebooka pana doktora Borawskiego. Okej. Teraz ja. No dobra, to ja jestem Olga i będę Wam opowiadać o IPS-ie, która działa przy naszym wydziale, ale nie jest to stricte koło naukowe, jest to natomiast Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Weterynarii. Okej, więc IPS-a jest takim międzynarodowym zrzeszeniem studentów i oddziały liczylibyśmy bardziej w setkach niż w dziesiątkach, bo znajdują się one na całym świecie praktycznie. No i tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie na mapie, że i Europa, i Stany Zjednoczone, i Azja, a wszystko zaczęło się w zasadzie 50 lat temu w Danii. Także ogólnie rzecz ujmując, organizacja ta ma poszerzać nasze horyzonty w taki fizyczny sposób, ale też w przenośni. Trochę o naszej strukturze. Nasz zarząd liczy 8 osób. To jest Martyna Matkowska, ona jest z trzeciego roku, zaczęła działać w PR-ze na drugim roku. Ania Wyszyńska, ona zajmuje się Human Resources i też jest teraz na trzecim roku. Mateusz Mizera, nasz rodzynek, który zajmuje się pieniążkami, nad tym trzyma pieczę, bo jako zrzeszenie mamy też swój budżet. Mirosława Lucif jest naszym exchange officer, czyli takim człowiekiem, który jest mega uśmiechnięty, jest mega gościnny, zajmuje się organizacją wymian i takimi naszymi kontaktami międzynarodowymi. Weronika Milanowska, ona jest na piątym roku teraz, także już ma całkiem spore doświadczenie, jeśli chodzi o to, jak uczelnia funkcjonuje. No i w zarządzie też jest już dość długo, ponieważ jest już 3 lata. Julka Rybczyńska, która jest członkiem zarządu od niedawna w zasadzie. Jest teraz na drugim roku, także też w sumie dość wcześnie zaczęła. Julka Hip jest na piątym roku, także też jest całkiem doświadczona. W zarządzie też jest już od dłuższego czasu. No i jestem też ja. Ja w zarządzie jestem od drugiego roku. Na drugim roku właśnie zostałam prezydentem, a zaczęło się od tego, że na pierwszym roku siedziałam w cateringu i jadłam ciastka. Pomagałam przy konferencji. No i później jakoś się wkręciłam w to, kiedy pomyślałam, że chciałabym zorganizować coś sama. Chciałabym czynnie brać udział w tym studenckim życiu. No i miałam jakiś swój pomysł na wydarzenie, który okazał się możliwy do zrealizowania po prostu. No i zauważyłam wtedy, że jako student nie muszę tylko się uczyć, że moje studiowanie to nie jest tylko nauka, że mogę zrobić coś więcej. No a z tego narodziło się wiele, wiele więcej fajnych pomysłów.
Okej, teraz trochę o naszej działalności. Jak już mówiłam, IPSA nie jest kołem naukowym. To znaczy, że przepraszam. To znaczy, że jakby w tej organizacji nie możecie napisać swojej pracy naukowej, ale to nie zmienia faktu, że nasza działalność taką naukową, no nauką też się po prostu zajmuje. To nie są tylko te umiejętności miękkie, których, czy organizowanie jakichś wymian, o których zaraz opowiem. Organizujemy własne konferencje, na przykład konferencję Praktycy Studentom, która obejmuje zagadnieniami medycyny dużych zwierząt, czyli i konie, i bydło, i drób, i świnki. O tym wszystkim możecie się dowiedzieć na Praktycy Studentom. W ramach tych konferencji organizujemy też warsztaty. No i ogólnie na takich konferencjach, na Praktycy Studentom, czy Okiem Praktyka, którą też organizujemy, a to jest konferencja z medycyny małych zwierząt, można się mega dużo nauczyć jako organizator, jako członek naszego koła, dlatego że no po prostu uczycie się organizacji od A do Z. Od cateringu kupienia jakichś ciastek i później obsługi tego małego stoiska, po organizowanie wykładów, po szukanie sponsorów, kontakt z prowadzącymi, kontakt z firmami, zdobywanie funduszy z uczelni. No mega fajne kontakty można złapać z prowadzącymi czy z jakimiś przedstawicielami handlowymi. No i to jest mega przydatne i w ogóle otwierające na ludzi, dlatego że no na tych studiach nie będziemy uczyli się tego, jak rozmawiać z takimi na przykład przedstawicielami. No to jest jednak mega ważna sprawa. No i uczymy się też pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami. Myślę, że to jest też mega, mega ważna sprawa. Tak, tutaj jest 7. konferencja, która odbyła się w 2019. W tym roku mieliśmy mieć 8. Praktycy studentom nam się udało zrealizować, ale niestety Okiem Praktyka już nie, ale też się odbędzie, także się nie martwcie. Współorganizujemy też konferencje. Tutaj mamy bujatryczną konferencję, którą współorganizowaliśmy z Mefitisem, a nie z Chironem, przepraszam. Tak. Wyjeżdżamy na konferencje innych oddziałów IFS, dlatego że w Polsce takich oddziałów przyuczelnianych jest też 5. No i to jest w ogóle też mega fajna okazja do tego, żeby wziąć udział w konferencjach zewnętrznych, żeby wyjechać gdzieś razem, spędzić razem czas, a to, że jesteśmy w IFS-ie, też sprawia, że mamy pierwszeństwo w rekrutacji na konferencje innych miast. No i też atmosfera między IFS-ami jest tak fajna, że my przyjmujemy ich do siebie, kiedy oni potrzebują noclegu i też tak samo my ten nocleg możemy wtedy po prostu... No, IFS-a jest taką bardzo przyjazną organizacją, bym powiedziała. No i poza tym, że możecie wyjechać do innych miast w Polsce, to możecie też wyjechać za granicę. No po prostu cały świat możecie zwiedzić. Tak. Ta współpraca jest po prostu mega fajna. Tutaj jest też parę jeszcze ujęć z tej konferencji etycznej. W ogóle swoją drogą to bardzo wam ją polecam. Etyka w weterynarii to jest temat, którego na studiach nie poruszycie poza pierwszym rokiem, a jest czymś mega... mega ciekawym i potrzebnym. Jeśli chodzi o jeszcze inne konferencje, na które wyjeżdżamy razem, to WetForum. WebIOT współorganizujemy. No i takie konferencje, które współorganizujemy, też dają nam wiele profitów jako studentom, dlatego że oprócz kontaktu z tymi firmami, często otrzymujemy też różne zniżki na jakieś warsztaty, zniżki na książki weterynaryjne, no a to nie są tanie rzeczy ogólnie. Więc fajnie jest mieć taką możliwość. Razem z CEWO organizujemy też taki program dla studentów, którzy chcą być lekarzami terenowymi. To są taki cykl spotkań dla przyszłych bujatrów. Tak. Organizujemy albo współorganizujemy, tutaj akurat współorganizowaliśmy taką konferencję, spotkanie z hipiatrią, która była też konferencją no nie tylko taką medyczną, ale też obejmowała tematy jeździeckie.
organizujemy też różne warsztaty, na przykład mieliśmy warsztaty z Chrisem Pearsem, to jest taki na światowej klasy stomatolog koni. Z tego co wiem, warsztaty były super i w ogóle okazało się, że ten człowiek jest też naprawdę bardzo, bardzo uprzejmy i chętny do dzielenia się wiedzą, no i w ogóle w porządku. Tak samo spotkanie z doktorem Hewittsonem. To jest w ogóle też bardzo dla mnie niesamowite i myślę, że te granice znoszą się rzeczywiście fizycznie, ale też tak międzyludzko, ponieważ ta organizacja jest bardzo, bardzo duża. U nas nasz oddział sam liczy ponad 300 osób z różnych roczników, także to też jest bardzo, bardzo fajne, że możemy się tak między rocznikami wymieniać doświadczeniami. Tak, tutaj dalej to spotkanie. Organizujemy też różne warsztaty, tak jak każde koło, warsztaty ortopedyczne, z szycia chirurgicznego, mimo że nie jesteśmy kołem chirurgicznym, postępowania chirurgicznego w operacjach jamy brzusznej, z osłuchiwania. Organizujemy też środowe wykłady, tego jest po prostu tak dużo, że no, sami zresztą widzicie jak dużo. I tak naprawdę, kiedy przychodzicie do IPSY, to możecie mieć dowolny pomysł na wykład czy na warsztaty. Kontaktujecie się z ludźmi z zarządu, których zresztą wam przedstawiłam i zapamiętajcie te twarze, bo to są niesamowici ludzie. I wystarczy, że podejdziecie, my wam pomożemy na tyle, ile możemy i tak naprawdę każdy wasz pomysł może znaleźć przełożenie w rzeczywistości, więc to jest bardzo fajne. Oprócz tego działamy też charytatywnie, organizujemy różne zbiórki na rzecz schroniska. Ostatnio zrobiliśmy koncert online muzyczny z udziałem właśnie studentów z naszego wydziału. Organizujemy też prelekcje WETET. Nie wiem, czy kojarzycie taką platformę TEDx. To robimy coś takiego, tylko że w wersji weterynaryjnej. To jest w ogóle mój pomysł i mojej koleżanki. W zasadzie od tego się zaczęło. Moja aktywność w IFSie. To jest takie wydarzenie, na którym dzielimy się pasjami w ograniczonej ilości czasu. Każdy ma 15 minut, żeby opowiedzieć o swojej pasji. Może być związana z weterynarią, może nie. Robią to nasi studenci, ale też prowadzący, a nawet tutaj widzicie z łukiem panią z dziekanatu. Kto by się spodziewał, że pani z dziekanatu robi takie szalone rzeczy. No więc chciałabym wam powiedzieć, że IFSA jest bardzo, bardzo różnorodna pod względem treści, bo jest i naukowo, i są też takie zagadnienia miękkie, i trochę rozrywka. No, mega fajnie. Oprócz tego, złoty graal IFSY to są wymiany. Organizujemy wymiany międzynarodowe. Tutaj mamy na przykład wymianę z Macedonią, wymianę z Grecją niedawno mieliśmy, to jest nasza ostatnia wymiana. Wymiana z Turcją. A tak, może jeszcze o wymianach powiem wam, że w wymianie może wziąć udział każdy członek IFSY, który jest szczególnie aktywny. Ta aktywność właśnie decyduje o tym, czy będziecie mogli, czy zostaniecie po prostu wybrani. A rekrutacji dokonuje Exchange Officer, czyli Mirka. No i to jest w ogóle niesamowite doświadczenie, dlatego że możecie zobaczyć, jak funkcjonuje medycyna weterynaryjna, jak funkcjonuje uczelnia za granicą. Zdobywa się super kontakty, do tego podróżujecie, no zwiedzacie. Zazwyczaj mieszka się w domach studentów albo w akademikach studentów, więc naprawdę możecie zasmakować też kultury innego kraju. No i to jest w ogóle mega scalające dla studentów. Co roku też robimy swoje bluzy, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu. Zawsze jest szał w związku z tym, bo są mega fancy i w ogóle pięknie nam zaprojektowała jedna studentka, też weterynaryjna. Tak, co jeszcze można robić w IFSie? Jako że IFSA jest taką międzynarodową organizacją, można wyjeżdżać na wolontariat IFSowy, można brać udział wolonturystycznie w różnych konferencjach i na przykład teraz we wrześniu szykuje się no taka super konferencja międzynarodowa w SAWA, czyli dotycząca medycyny weterynaryjnej małych zwierząt. No i to jest konferencja, na którą normalnie za udział musielibyśmy zapłacić 1200 zł,
A kiedy jesteście w IKSie, macie możliwość zrobienia tego za darmo. No a to jest mega wartość, dlatego że to jest medycyna już takiej światowej klasy. Więc twój udział jako studenta, no to jest naprawdę, naprawdę skarb. Mimo tego, że w IKSie nie można tworzyć artykułów naukowych, to jest taka możliwość, żeby uzyskać stypendium. I można to zrobić właśnie przez IFSA Opportunities. Tutaj możecie złożyć swoje dokumenty i tak samo mimo braku tych osiągnięć naukowych możecie takie stypendium otrzymać. A szczegóły, jeżeli chcecie sobie doczytać, to wystarczy wejść na ifsa.com. Tak. No tak więc chciałabym Was zaprosić do sprawdzenia tego, czy IFSA Wam się podoba. Działamy na Facebooku, działamy na Instagramie. Także jak już się dostaniecie, to serdecznie zapraszam. No i na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że jak już się dostaniecie na weterynarię, to prawdopodobnie będziecie siedzieli w takim bagnie obowiązków, ale lekarzem weterynarii na pewno każdy z nas zostanie, ale pytanie jest, w jaki sposób przeżyjemy te studia. No i myślę, że warto jednak zrobić coś więcej niż tylko się uczyć. Także zachęcam Was do rekrutacji do IFSY czy do każdego innego z SKN-u, bo no, w takich miejscach po prostu się tworzą wspomnienia. Także myślę, że warto. Okej, dziękuję bardzo. Ani, jeszcze czy macie jakieś pytania? Chyba nie. Okej, więc nasze zrzeszenie było ostatnie, więc to już jest chyba koniec. Dziękujemy.